Znajdujemy się teraz przy amfiteatrze imienia Czesława Niemena. Ciekawostka. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Czesław Niemen, o czym zapewne młodsze pokolenie nie ma pojęcia, nazywał się zupełnie inaczej. Jego prawdziwe dane to Czesław Juliusz Wydrzycki, pochodził z Kresów, wraz z rodziną zdecydował się na repatriację, by uniknąć powołania do armii radzieckiej. Wróćmy jednak do Olsztyna i jego historii. W mieście od początku XV wieku istniała Rada Miejska. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1404 roku. Nie była jednak ona ciałem zupełnie samodzielnym. Jak już wcześniej powiedziałem, Urząd Sołtysa Olsztyna do 1500 roku był urzędem dziedzicznym, zaś po tym roku przeszedł w kompetencje Rady Miasta. To ona decydowała o wyborze nie sołtysa, ale już burmistrza. W tym roku Rada uzyskała niższe prawa sądownicze, a na rynku pojawił się ratusz zajmujący miejsce ław. Ciekawostka. Był to najprawdopodobniej pierwszy murowany budynek w mieście, jak nie w całych Prusach. Jak silnie był związany Mikołaj Kopernik z Olsztynem, świadczy o tym drugi jego pomnik w tym mieście. I znowu znajdujemy się przy tym budynku w latach 1920-1939. W budynku mieściła się redakcja i drukarnia Gazety Olsztyńskiej. To z tym miejscem związana jest historia Seweryna Pieniężnego, o którym mówiłem na początku tego filmu.
odchodząc od Starego Miasta, napotykamy kościół świętego Jakuba. Świątynia ta to druga połowa XIV wieku. Pierwsza wieża kościelna miała wysokość 63 metrów, jednakże w 1596 roku zastąpiono ją nową. Kazania w tym kościele wygłaszane były w języku polskim. W 1599 roku proboszcz Ambrozy Merten zrezygnował z funkcji ze względu na brak znajomości języka swoich parafian, to jest języka polskiego. Kościół ten odwiedził m.in. Jan Dantyszek, Marcin Kromer i Ignacy Krasicki. Wszyscy oni byli biskupami warmińskimi. Kościół ten w 1635 roku odwiedził również król polski Władysław IV. W latach 1898-1900 organistą w świątyni był Felix Nowowiejski, między innymi kompozytor Loty. Ale cofnijmy się trochę. Czy wiecie, że papież Pius II, którego pontyfikat przypada na lata 1458-1464, to wcześniej, bo w latach 1457-1458 biskup warmiński Ernest Sylwiusz Piccolomini. Tak pisał o nim kronikarz Jan Długosz. On, biorąc udział jako człowiek prywatny w soborze bazylejskim, powołany przez Feliksa V na sekretarza, wydał traktat na temat władzy soboru i kościoła, przekonując na końcu bardzo mocnymi dowodami, że sobór jest ponad papieżem. Kiedy potem został papieżem, wycofał ten traktat i wydał inny o wyższości papieża. Za mną widać wysoką bramę, zwaną również Górną Bramą. Jest ona jedyną zachowaną bramą z trzech istniejących w murach obronnych miasta.
powstała ona po wytyczeniu północnych granic miasta w drugim akcie lokacyjnym z 4 maja 1378 roku. Obecną formę otrzymała pod koniec XV wieku, kiedy to została odbudowana po zniszczeniach wojny trzynastoletniej i wojny księżej. Nowy ratusz został wzniesiony w latach 1912-1915 w miejsce rozebranego w 1806 roku kościoła Świętego Krzyża. W połowie lat 20. XX wieku do budynku dobudowano skrzydło południowo-zachodnie, tym samym osiągając ostateczną bryłę budynku. Budynek ten jest siedzibą prezydenta miasta Olsztyna. W budynku Książnicy Polskiej naprzeciwko ratusza znajduje się jedna z najstarszych działających wind osobowych w Europie. Uruchomiono ją około 1910-1912 roku, gdy zbudowano kamienicę. Oczywiście, ta sama kabina to już jest nowa kabina windy. Jinx it, baby. Just not get ahead of mine.
Najstarszym mostem Olsztyna jest most Jana Nepomucena na Łynie. W miejscu tym stała również kapliczka z czerwonej cegły, którą około 1869 roku zastąpiono rzeźbą przedstawiającą świętego Jana Nepomucena. Rzeźbę tą wykonał Wilhelm Jansen z Kolonii. Rok 1907 był dla Olsztyna rokiem przełomowym, ponieważ wtedy do miasta doprowadzono elektryczność. Od 1907 roku do listopada 1995 roku przez most jeździły tramwaje olsztyńskiej linii numer 1. I to właśnie tu był przystanek tej linii.
Zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części, a w niej inne ciekawe miejsca Olsztyna.